Dzień dobry. Jak się podoba w nowej scenerii? W takim trochę innym kolorze, kulorze. Dziś mamy piwo, to znaczy wino, to znaczy piwo. To znaczy barley wine. No, czyli jednak piwo. Piwo, barley wine jako styl, jako gatunek miało nawiązać właśnie do wina. I generalnie dużo cech wspólnych powinno mieć, zwłaszcza, że jest tak mocne praktycznie, jak i wino. 22% wagi ma ekstrakt, tak? Więc nie wiem, czy tutaj podają dokładną zawartość alkoholu. Nie widzę. A, jest. 10% objętości. Także no. Całkiem konkretnie. Ja jeszcze trochę dogrzewam w łapkach. No, ma 13,5 stopnia. W sumie nawet nie muszę. Po godzinach z browaru Amber. Z bardzo, myślę, zasłużonego browaru. Dlatego, że jednego z pierwszych, który gdzieś tam na szerszą skalę próbował, ośmielił się pokazać takie lepsze piwa. Browaru, który kiedyś komentował pod moimi nagraniami, zwłaszcza pod jednym takim, które nie było poważną recenzją. I'm sorry. Ale dzisiaj spróbujemy tak bardziej poważnie powiedzieć, jak mi smakuje barley wine. Słodki taki zapach ma. O, takiego... Kojarzy mi się z miodem ten zapach, ale to nie jest miód. Taki piwnowinny, taki... No nie wiem. Wygląda pięknie. Taki czerwono, bordowo, lekko brązowawy kolor, piana taka super. Słodycz. Dla mnie dominuje w tym zapachu słodycz. Ale taka... No właśnie. Może za mocno się zaciągam, ale taka troszkę zapychająca wręcz słodycz. No ale to zapach. No generalnie duże piany. Ciekawe, jak szybko piana opadnie. Aczkolwiek... Jak tu jest ciekawie kolorowo. No, wino z całą pewnością takiej pianki by nie miało. Teraz pojawił się taki jakby lekko... gorzki zapach. No. I teraz siedzicie i czekacie po mojej minie. Co? Co jest z tym nie tak? Nie wiem. Ale jest taki... Nie, jest taki ewidentnie gorzki. Gorzki taki zapach, taki... siarkowy? Czuć żelazo. Chyba.
Wiem, chyba to się łódka. Nic nie czuję. Doskonała recenzja, doskonały test sensoryczny. W sumie żadnym sensorykiem nie jestem, mówię jak mi smakuje. I to jest pytanie zasadnicze, podstawowe. Czy mi smakuje? Mam problem z tym piwem, winem, piwem. Smakuje jak? Trochę jak wino, rzeczywiście. Ale to się gdzieś tam pojawia taka lekka cierpkość, takie... Używam zupełnie niefachowych, pasujących mi określeń. Taki górny smak wina. Cokolwiek to znaczy. Takie lekko słodkie, ale od razu atakujące też jakimś taką goryczką. Niezbyt dużą goryczką. I chyba niezbyt przyjemną. W ogóle pierwszy łyk wziąłem to taki kwaskowaty. W ogóle tak, no. Szczerze mówiąc, z każdym łykiem nabieram się przekonania, że nie, jest to trunek dla mnie. Jakoś tak. Jest taki niejednoznaczny. Jest taki... Dla kogoś może to być plus. Dla kogoś może być to zaleta. Smakuje tak, jakby do niezbyt dobrego piwa ktoś wlał kieliszek trochę lepszego, ale może nie najświeższego już wina. Powstaje z tego taki dziwny, delikatnie słodkawy. Miks nie wiadomo czego. No zapach taki słodkawy, taki jakieś tam takie owoce leśne, coś tam. Pierwszy raz piję barley wine i nie wiem co mam o tym sądzić, nie mam porównania z niczym w tym stylu. Co by to powiedzieć? Jest takie drażniące. Smakuje trochę jak ta zepsuta warka tego Triple Blonda. Poniekąd. Mam na myśli tutaj takie nieprzyjemne odczucia, chociaż tamto było zdecydowanie gorsze. Gorsze, złe. Niedobre, a to jest takie, powiedzmy tak, no jednej gwiazdki bym raczej nie dał, bo jedna gwiazdka w tej mojej nomenklaturze oznacza ble, ohyda i w ogóle. No właśnie, teraz rozstrzygnięcie pomiędzy 2 a 3, gdzie 2 to oznacza, że no, ten raz wypiłem
jest ok, ale niczym nie zachwyca. A 3 to jest, no, wypiłem, jest ok. Może nawet kupiłbym drugi raz, tak? Ja myślę, żebym nie kupił go drugi raz. Więc w mojej ocenie Barley Wine w limitowanej edycji po godzinach Zembera 2 gwiazdki. Tak jak wspomniałem, nie mam odniesienia do żadnego innego Barley Wine. Pianka ładna zostaje. Ale w smaku takie ni to słodkie, ni to gorzkie, ni to piwo, ni to wino. Nic przyjemnego nie odnajduję w sączeniu tego. Raczej tak. No jest taka, jakaś tam ciekawostka. To jak kłada się ten bukiet i dostarczył wiele różnych smaków, ale nic, co by sprawiło, że wow, okej, piję. To jest 2 gwiazdki, a następnym razem zobaczymy, jak taki zwykły chłop ze wsi odbierze taki hit, jakim jest Imperium Prunum. Tak, Mariusz, jak oglądasz to w tej chwili, to doczekałeś się, następne w kolejce jest Imperium. Matko Bosko. Co to będzie? To nic, do zobaczenia.